są dwie Klaudie, Edyta, Ewa Josie i Monika. Potem Marta, Ewelona, też Waleria i Wiktoria, Natalia i Aneta, na którą tytuł czeka. Królowa Przetrwania. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a dzisiaj skomentuję drugi odcinek serii Królowa Przetrwania. W pierwszym odcinku poznaliśmy uczestniczki, podzielone zostały na dwie grupy, no i w pierwszej konkurencji walczyły o to, gdzie będą spały. Przy okazji mama na obrotach się wywaliła, no i końcowo zabrano ją do szpitala. Także nawet nie wiadomo, czy Klaudia wróci do programu. Po tym wstępie przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Drugi dzień w dżungli. Drużyna Edyty musiała stawić się na miejscu zadania w osłabionym składzie. Mam nadzieję, że Klaudia szybko do nas wróci. Ja też mam nadzieję, że Klaudia wróci, no bo jednak to by było smutne, gdyby zakończyła swoją przygodę już na pierwszym zadaniu. Wymyśliłyście nazwy dla swoich drużyn? Tak. W końcu padło na bestie. Które można tłumaczyć jako best i besties. Jak przekminione, na pewno są przyjaciółkami. Widać to po nich. Po prostu nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Okej, Pink Panthers. No dobra. Zwycięska drużyna zgarnie 10 tysięcy złotych. W tej chwili jedna drużyna ma przewagę liczebną. Więc aby było sprawiedliwie, jedna z was będzie musiała wykonać zadanie podwójnie. Dla nas luz, mamy czarnego konia. To oznacza, że pewnie Marta Linkiewicz będzie musiała zrobić to zadanie dwa razy, ewentualnie Edyta się zgłosi, tylko dlatego, żeby pokazać, że jest liderem tej grupy. Wierzymy w tobie. Ona ma ogień, Marta ma ogień. Potrzebowaliśmy to naszym drużyną bardzo. W ogóle Josie, już zapamiętałam jej imię, jest ikoniczna dla mnie, ale oglądam ją z taką sympatią, że mówi takie śmieszne teksty, że po prostu czekam na wstawki z nią. Przed wami tor przeszkód. Zadanie wykonujecie w sztafecie. W połowie drogi znajdziecie koszyczki. Musicie napełnić je błotem i przenieść na głowie, pokonując przeszkody. Drużyna, której uda się przetransportować więcej błota, wygrywa. Jeśli nie uda wam się utrzymać równowagi na jakiejś przeszkodzie, to zaczynacie od początku. O kurde. Powiem wam, że to naprawdę wygląda hardkorowo i tak sobie myślę, że mama na obrotach to teraz może się tylko cieszyć, że tam nie bierze udziału w tym. Zresztą pewnie sama bym dobrze sobie z tym nie poradziła. Zadanie wydaje się proste. Nie wydaje się. Start! Ja myślałam, że one będą musiały przejść na plecach przez te kijki bambusowe, a potem, że będą musiały przejść po tym drążku. Chciałam tutaj pochwalić Martę, naprawdę dobrze jej poszło i widać, że ona z większym spokojem do tego podeszła. Klaudia była dość nerwowa. No, spokój tutaj może uratować. Pokazują tutaj, jak dziewczyny wbiegają do tego błota i niektóre ujęcia wydają mi się nieprzypadkowe, okej? W ogóle nie rozumiem, co się wydarzyło. To było bardzo dziwne. Ja się muszę oswoić, tak? Byłam, szczerze mówiąc, w szoku. Wchodziła, jakby tam były jakieś krokodyle czy pijawki. Okej, chyba wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Ja myślałam, że Edyta będzie miała takiego ducha walki, że będzie chciała rywalizować z Martą i pokazać jej, że jest jeszcze lepsza od niej. Tymczasem Edyta, jak na spacerze, pochyla się, sprawdza, czy błoto jest mokre. Jest. Idzie i idzie. O co chodzi w ogóle? Ja myślę, że dziewczyny się mega wkurzą na nią. Zwłaszcza, że po drugiej stronie jest Ewelona, która zapierdala. Brawo, brawo, ajajaj! Jako że dotarłam tutaj trochę spóźniona, więc wiedziałam, że muszę dać z siebie wszystko. Ja nie wierzę, że to był przypadek, tak jak powiedziałam. Po prostu kazali im poczekać, nie wiem, w busie, w hotelu, gdziekolwiek, żeby dołączyły trochę później do zadań. Natalia, dawaj! Także krzyk dziewczyn prowadził mnie do mety. Ktoś chyba tam buty zostawił. Także naprawdę dziewczyny rywalizowały ze sobą dość mocno. I jeżeli drużyna Edyty przegrała, to prawdopodobnie właśnie ze względu na Edytę. Ja myślę, że tą konkurencją bardzo się do siebie zbliżyłyśmy w tym błocie. Ale zęby to ma śnieżno-białe, nie? W tym błocie to się mocno odznaczają. Monika się postarała. Josie jest słodziutką niezdarą, więc można jej, uważam, wiele rzeczy wybaczyć.
Uważam, że nie każda dała z siebie wszystko. Chyba wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Z drugiej strony być może inne dziewczyny też były wolniejsze, ale no montaż wskazywał głównie na winę Edyty. Drużyna Zielonych wygrywa, mając o ponad pół kilograma więcej błota w baniaku. One tak to przeżywały, że one przegrały, a my tu mamy centralnie w dupie, my się chcemy bawić. Edyta jako kapitan drużyny mogłaby się bardziej postarać, nie wykazała chęci. Nie jest to postawa godna kapitana drużyny. Wzrok Marty myślę, że mówi dość dużo. No i z tego, co nam pokazali, to też myślę, że Edyta mogła bardziej bojowo podejść do tego zadania. Na zmiany przyjdzie jeszcze czas. Najtrudniejszym zadaniem dnia okazuje się jednak wieczorna kąpiel. No właśnie, bo one muszą się umyć z tego błota. To rzeczywiście może być wyzwanie. Zwłaszcza, że do tego błota było bardzo dużo. I pewnie troszkę tam, wiecie, zastygło. Dobra, ofertnie z tą wodą. Najgorzej z włosami. W tym warunku nawet nie można kąpać się normalnie. To było wszędzie, pod pazurami, to było naprawdę masakra. Gdzie są robaki? W tej wodzie! W tej wodzie są robaki! Jezu, najgorzej! Cytując Josie, masakra! Masakra. Ale to tak narzeka po tym prysznic, ale ona zaczyna tak seksownie z tym kokosem, tak wylało tą wodę. Dżungla mnie na tęcach. Co ja oglądam? Aneta, uspokój się. A może to dlatego ten znaczek 18+. Słuchajcie, tutaj naprawdę się nic nie działo, proszę nie banujcie. Postanowiłam, że oddam władzę i pałeczkę kapitana Marcie. Ona jest takim hardkorem. Nie sądziłam, że Edyta tak po prostu odda tę władzę Marcie. W sensie to jest, myślę, że dobry ruch, bo Marta, tak jak się spodziewaliśmy, będzie bardzo silnym ogniwem i być może tę grupę rzeczywiście pociągnie do góry, ale no nie powiem, wydawało mi się, że Edyta będzie bardziej chciała rządzić, a tutaj zachowała się dość rozsądnie. A może podświadomie się gdzieś tam już poddała i chce po prostu wrócić do domu? Poczułam się właśnie jak takie brakujące ogniwo w tej grupie. To ja idę się bawić w impa. Co? Ja o tym pomyślałam, ale nie wzięłam, wstydziłam się. Myślałam, że ktoś mi zaglądnie do walizki. Nie ma co się wstydzić. Czy to są te tematy, które powinny nas tutaj kategoryzować do 18+. W sensie, wiecie, jak ja wrzucam filmy na YouTube'a, to muszę zaznaczać tam w kategoriach, co tutaj się dzieje. Więc takie rozmowy też muszę mieć na uwadze. Dla jednych ten temat może być bardzo kontrowersyjny i wręcz burzący. Dla innych jest czymś totalnie normalnym. Ja się zdziwiłam, że go wzięła, ale to bardziej dlatego, że no nie jest to przynajmniej dla mnie przedmiot pierwszej potrzeby. Cóż, no może takie rozmowy są potrzebne i sprawiam, że przestanie to być aż taki temat tabu. Ponieważ jesteśmy w dżungli, jesteśmy same, nie ma mężczyzn, więc oczywiście tematy się prześlizgują jakoś tak magicznie. Ja się nie wstydzę. Jeżeli one o tym chcą gadać, spoko. Czy ja chcę to komentować? Myślę, że niekoniecznie. Link do całego odcinka oczywiście macie w opisie. Także ja po prostu przewinę do tematów, które są dla mnie jakoś bardziej interesujące. A może powiesz nam coś o sobie, bo tak naprawdę doszłaś do nas i nic o tobie nie wiemy. Oho! Będzie przesłuchiwanie Natalii Janoszek i to mnie interesuje. A o co chodzi z tą dramą? Z czymś okłamałaś, czy coś? W ostatnich miesiącach czytałam o sobie tyle rzeczy, sama zaczęłam się zastanawiać, kim jestem na podstawie tego, co o mnie piszą. Bardzo przekonujące były te wszystkie dowody. Jakby to nie jest moja sprawa, mnie to nie interesuje. Interesuje cię. Ja uważam, że ludzi powinno się oceniać po tym, jak się ich poznaje, a nie po tym, co się o nich słyszy. A poza tym, no na pewno nie oddałabym sprawy do sądu, gdyby nie było po co. To są bardzo duże pieniądze i uważam, że prawda się zawsze obroni. Czyli twierdzisz, że ty masz rację? Sąd to oceni, prawda? Czy nie uważacie, że jest to bardzo wymijająca odpowiedź? Z jakiegoś powodu Natalia nie chce powiedzieć: Stanowski was okłamał, moja kariera nie jest wymyślona, przedstawię w sądzie dowody popierające moje zdanie. To tak śmierdzi! Ale z twojej strony, jak to dałaś do sądu, to znaczy, no, że... Oczywiście, że pewna. Tak. Okej. Okay. Okej, czyli nie okłamałaś. Nie, to w ogóle nie. Czy was to przekonało? Mnie nie. Wierzę w to, że ta sprawa przez Natalię może być przedstawiona tak, aby pokazać, jaką krzywdę jej wyrządził Stanowski, ale to nie musi oznaczać tego, że Stanowski w wielu kwestiach nie miał racji. Zwłaszcza, że niektóre dowody były po prostu niezbite. No nawet jak pokazujecie swojego faceta na przykład. Tak, bardzo często pokazując swoją miłość, znajdzie się parę, ja już nie mówię, że jedna, ale parę lasek na przykład, które zazdroszczą ci tego życia, na przykład będą chciały zepsuć twoje szczęście, tak, nie? Tak, tak. Nie, no to wiadomo, jak jesteś osobą publiczną, to narażasz się non-stop na krytykę, na ocenę i to też wymaga pewnej ostrożności, aby być świadomym
świadomym, kogo wpuszczasz do swojego życia. No ile było takich sytuacji, że na przykład dwóch celebrytów się ze sobą polubiło i tam nie ma niczego romantycznego, ale ludzie i tak już sobie dopowiadają. Mamy nowy dzień i na dzień dobry śpiew Ewy. O, co się stało? Tęskni za Tadziem. O. Nigdy nie miałam tak, że nie rozmawiałam z nim chociaż przez jedną dobę, nie? Może też dlatego Edyta oddała tą pałeczkę Marcie, bo jej samej trochę psychika zaczęła siadać, no i włączyła się tęsknota do bliskich. Plusem jest to, że nie jest sama i dziewczyny ją wysłuchają, wesprą, przytulą. Swoją drogą, gdzie mama na obrotach? Czy ona żyje? Czy wróci bez nogi? Tutaj mówią o ojcu dziecka, który nie płaci alimentów. No ja się nie wypowiadam, nie znam tego człowieka, nie będę oceniać. Jak nastawienie do dzisiejszej konkurencji? Jak zwykle jesteśmy bojowo nastawione i głodne. No to wspaniale, bo mamy dla was same smakołyki. Przed wami test rozpoznawania tajskich produktów. A są to smoczy owoc, tamaryndowiec, bakłażan, tofu, sos rybny, kałamarnica. Niby to nie jest takie trudne zadanie, chociaż tofu jak dla mnie jest bez smaku, więc nie wiem, czy akurat to bym zgadła. Ale jeżeli nie będą się nakręcać, że jedzą coś naprawdę obrzydliwego, to nie będzie tak źle. No ale pewnie to będzie test na ślepo. Drużyna, która zgadnie ich więcej, wygrywa luksusowy kamp. Ponieważ jest nierówna liczba zawodniczek w każdej drużynie, drużyna Bestii musi zdecydować, która z was nie będzie brała udziału w tej konkurencji. Zdecydowałyśmy, że lepiej będzie, kiedy ja nie wezmę udziału, bo obawiałam się pewnych chorób. Wiktoria ma bardzo mało setek w tym programie, więc jakoś nie zwróciła mojej szczególnej uwagi, ale mistrzem znikania i byciem tłem jest Valeria. Wiecie, która to? Nie wiecie pewnie, no. Skąd macie wiedzieć, skoro ona jest tylko tłem? Ja zapamiętałam Valerię, bo jest ruda, ale ona w ogóle się nie odzywa, jej tam nie ma. Halo, Valeria, to może być twoje zadanie. Tutaj mnie to zaskoczyło i zaczęłam lekko panikować. Okej, mają zasłonięte oczy i uszy, także będą musiały się tutaj skupić na zmyśle smaku i węchu. No i pytanie, co im podsunie wyobraźnia. Jezu już na wstępie powiedział, że to będą dania z Tajlandii, więc jeżeli mają jakąś wiedzę, no to powinno im być łatwiej. Pierwsza potrawa. Ale mi serce bija. Ale to nie powinno być tak, że przeciwniczki widzą, co one biorą do buzi. Wszystkie powinny mieć zasłonięte oczy i usta. Tak, usta. W ogóle nie powinny jeść. Niech tam do ucha im wlewają. Wiederko? Jak na melanżu! Przestraszyła swoją reakcją Ewelona wszystkich. To by ten sos rybny, czy co? Sos rybny? Łatwo! No to druga potrawa. I miałam wrażenie, że jakby coś chodziło po tej łyżce. Nie! Nie wiem, boję się, no weź! Ha! No jaka kałamarnicy bym w życiu nie zjadła? Jezu! Ona prawie wymiotła. Ciężko było mi trafić. Mogłam polegać tylko może na swoim zmyśle smaku. Co to jest? Kalmar! Tapioka? Ja już nie wiem, na jakiej zasadzie jedne mają zasłonięte oczy i uszy, a inne nie. I mogą podglądać. Co to jest? Nie wiem, nawet tego nie będę próbować. It literally pachnęło jak throw up, vomit, puke, nasty. To jest tamaryn. No rybny, niech będzie rybny. Nie wiem, durian? To żygi? Ha! Tak, Tajlandia z tego słynie, że ludzie wymiotują, a potem to jedzą. Dokładnie tak, Aneta. W ogóle chciałam powiedzieć, że patrzcie, Valeria zgadła. To była Valeria jak coś. To jest Valeria. Tofu. O, oberżyna. Dziękuję. Reakcja Anety na tofu pokazuje tylko, że tak, Aneta jest weganką, pamiętajmy o tym. Właśnie, to ona będzie jadła owoce morza? Wegani to wykluczają. To jest ten owoc taki, taka czerwona jest skórka i w środku jest białe z czarnymi kropkami. Się chyba nazywa marakuja, a po polsku może smoczy owoc czy coś takiego? Fajne owoce. Jak ją zjechały, a ja chciałam pochwalić, że Anecie naprawdę dobrze idzie. Ja słyszę. Niestety dziewczyny miały takie ciśnienie po prostu na wygraną, że postanowiły łamać zasady. No dobra, ale ona i tak ich nie słyszy, ma słuchawki, już nie przeżywajmy. One się tam nie drą, one szepczą. Smoczy owoc. No
nie fair trochę. Dziękuję. Runda druga. Fajnie by było, gdyby chociaż w drugiej konkurencji, jeżeli ktoś komuś podpowiada, jest to jawnie słychać. Tak, ja też to słyszałam. Więc po prostu miło by było, gdybyśmy traktowani byli na równi. Na pewno weźmiemy to pod uwagę przy werdykcie. Oho, czy to było jakieś mocne podpowiadanie? To było raczej szeptanie, no ale okej, niech będzie, niech mają tą karę minus pół punkta, czy tam minus punkt. A na drugie wątróbka? Papaja, trawa cytrynowa i tofu jajeczne. Żadnego bym nie zgadła, bez kitu. Ja nawet nie wiedziałam, że istnieje tofu jajeczne. Powodzenia dziewczyny, powodzenia. Ale gówno, wątróbka. No, zarąbiste. Ja wiem, że to tu jadłam, ale ja tyle jadłam, że już nie pamiętam. Jadłyśmy to wczoraj. O, to jest podpowiedź, no żartujesz chyba. A do ciebie mówiły po prostu dosłownie, co tam jest. No właśnie. Radziłabym się teraz nie dopowiadać. No to jesteś mega równie teraz, więc. No faktycznie. Waleria, Waleria, Waleria. Co ty robisz? Odezwałaś się tu takie krzyczenie do koleżanki, jadłaś to wczoraj? No ja ci nie poznaję. Ty zawsze cicha myszka. Ja o tobie dzisiaj mówię przez pół odcinka, a ty nagle się odpalasz i podpowiadasz koleżankom? Szok. No po prostu szok. Miałam już jej dość. Miałam takie po prostu, przestań do mnie mówić, człowieku. Jeśli ktoś nas atakuje, to ja też chcę się włączyć w to i bronić naszych praw i naszej drużyny. Bardzo dobrze, Aneta, walcz o nie. Do oktagonu. Nie, akurat tutaj nie musicie iść do oktagonu. Aczkolwiek dobrze, Aneta. Króciutko. No mi nie zależy na luksusach. Ja mieszkam w luksusach całe życie. No to super, fajnie, no, gratuluję. Dlatego ja nie jestem zdesperowana, a ty się zachowujesz zdesperowana. A to ja, wiesz, gdzie ja mieszkam, że mówisz, że ja zachowuję się jak zdesperowana. Nie, ale... Zrobiłam błąd, że ci powiedziałam, jak jest na naszym kampingu i teraz panikujesz. Ewelona bardzo się zdenerwowała tym, że nie chce iść na ten kamp, że mogą przegrać. Matko, jak tam weszły emocje. Aneta pocisnęła, ale Ewelona to naprawdę przeżyła, że może przegrać jakąś konkurencję. Ja właśnie w ostatnim odcinku się zastanawiałam, jak Ewelona zareaguje, jeżeli to ona przegra. Teraz chyba widzimy, jak może zareagować. To może stanąć po tej stronie. Ewelona stanie sobie po drugiej. Ale to jest słabe, co ty mówisz. Dlaczego ona miałaby ją bić? A wygląda to trochę jak Street Fighter w tym momencie. Josie, ty najdłużej czekałaś na jedzenie. Głodna? Da. No to jedziemy. No. It's lemongrass. Okay. Byłyśmy pod wielkim wrażeniem, bo jako jedyna to zgadła. Wątróbka. Josie! Brawo, Josie! No i zgadła trawę cytrynową. W życiu bym tego nie zgadła. Twoja skarga spowodowała, że odjęliśmy dwa punkty drużynie przeciwnej. Chciałam być sympatyczna do Eweliny i zdradziłam jej, jak jest na naszym kempingu. Nie wiem, no myślałam, że jesteś trochę bardziej inteligentna, aczkolwiek no jak widać pozory mylą. Dzisiaj wygrały... Aha, Izu to po prostu olał. Popatrzył na niej, miał takie... Ja pierdolę. Różowe pantery. Gratulacje dla dziewczyn i odjęli im dwa punkty, a i tak wygrały. Także super wynik. Odjęłabym punkt za to, co powiedziała Waleria, no bo jednak to też była duża podpowiedź. Wczoraj na nas najechałaś, od samego początku masz do nas problem. Dziewczyny, ale ja wam bardzo dziękuję. Nie będę miała jakieś Jezusa, dobra, Jezusa, no, Jezusa, wy sobie gadajcie. To jest inny program. Bo... Wy sobie gadajcie. Co to w ogóle ja za jakieś porozumowanie, dobra, porównanie do programu? Kisu po prostu spierdolił, pomyślał sobie, dobrze, za to mi nie płacą, wychodzę. No i tak je zostawił same, także dalej się będą kłócić. Wniosłeś mega niefajną atmosferę i mam nadzieję, że Marta jest teraz kapitanem, bo ty się do tego kompletnie nie nadajesz. Nie jesteś sprawna w ogóle fizycznie i najeżdżasz psychicznie na nas, abyśmy były słabsze i się kłóciły. Chodzą jakieś plotki, że my jesteśmy agresywne. Kiedy? No nie wiem, czy ten naskok nie był agresywny. Niemniej szanuję tutaj, że Ewa powiedziała jej w twarz, że ma do niej problem. Przynajmniej kłócą się tak face to face. Nie faluję się przed sobą. Zaraz puszczą twoje emocje i pokażesz, kim jest. Nie, dla mnie to jest agresywne, co ty teraz robisz. Na Pantery czeka przede wszystkim wymarzona nagroda. Noc w luksusowym obozie. O! O proszę, mama na obrotach tam siedzi. Tato ma dobrze, po prostu przyszła do Winner Campa i będzie dobrze jadła. Nie no, ale tak serio, to oczywiście współczuję jej kontuzji. Niemniej, skoro tutaj jest, to zgaduję, że jednak zostaje w programie. Jak tutaj elegancko bym powiedziała. Wow, jaka komora luksusowa. Z pająkami. Trzeba mi się wyśpicie dzisiaj. A coś już z nami? Nie, do domu jadę. Naprawdę? No tak, mam nogę połamaną. Inaczej pęknięta jest z przemieszczeniem. Co? Jak to nogę ma popękaną? No nie, no po prostu, co to ma być? Nie wiem, może to jest ten stand-up, dlatego nie rozumiem. Dla bestii zderzenie z rzeczywistością okazuje się szokiem. Czy sądzicie, że to jest posprzątane? No nie.
Ej, trochę słabo, bo my żeśmy taki ładny porządek im zostawiły, a one, kurwa, takie gówno nam tu zostawiły. Chyba trochę tu schudnę, bo odechciało mi się jeść. Ej, ale czemu to jest brudne? A jeżeli one nie posprzątały po sobie i zostawiły im taki chlew, to mega słabo. Pewnie jeszcze te sobie dopowiedzą, że specjalnie. Cholera wie, może po prostu po tamtym zadaniu poszły spać i nie obchodziło ich, w jakim stanie to zostawią. Preferuję zasadę, żeby zostawiać miejsce w taki sposób, w jaki chcielibyśmy je zastać. Ja pierdolę! Gdzie ten pająk? Patrz tam! Pająk był jak ręka, znaczy jak dłoń. No, myślę, że dla dziewczyn to jest spory przeskok. Ja nawet butów tu nie zdejmę, ja śpię w butach. No. Skarpety ja śpię. Ja nie zasnę. Dobra, bo się dokopiesz do ich gówna i tyle z tego będzie. Może kurwa jakieś złoto zna. O, jakie gówno! Przepraszam, ale rozwaliło mnie to. Tak sobie teraz pomyślałam. Wyobraźcie sobie, że te dziewczyny mają teraz okres. Ja pierdzielę. To jest dopiero dramat. Jeżeli któraś z nich wtedy miała okres, ogromnie współczuję. Któraś z was powiedziała przeciwnej drużynie, że ja was podjudzam do tego, żebyście ich nienawidziły. Nikt tak nie powiedział. Po drugie, jak mnie zaatakowały, żadna z was nie stanęła w mojej obronie. Rozumiem, że Edyta jest w emocjach, ale też pewnie dziewczyny były zaskoczone tą sytuacją. I czy one powinny ją bronić? No właśnie. Mi się stało bardzo przykro, bo ja zawsze za wami staję. Zawsze. 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 Znamy się od 2 dni. Dokładnie. Podjudzasz mnie, a później ja mówisz uspokój. W jaki sposób? No w ten sposób mnie podjudziłaś, jak powiedziałaś, bo cię zaraz pobiję. To no, nie stanąłeś po mojej stronie. Edyta nie angażuje się w napięte sytuacje bezpośrednio, ale ona za plecami obgaduje. Edyta się troszkę wkopała. To nie uspokoiło Edytę, wręcz przeciwnie. Dla mnie to było po prostu szok. Ja byłam sparaliżowana. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, ja się jej bałam. Chciałam wam chwilkę przerwać, bo się będę żegnać. Trzymajcie się, trzymajcie się. Super cię było poznać. Moja. Ona o kulach? To jest niesamowite jak dla mnie. Ten upadek absolutnie nie wyglądał na taki, który miałby się skończyć w ten sposób. Wiadomo, no nie jestem żadnym lekarzem, ale mimo wszystko nie spodziewałam się, że po pierwszym zadaniu, dosłownie 3 minuty po rozpoczęciu, ona będzie miała kontuzję, która ją wykluczy z całego programu. Szkoda. Uważam, że jej postać dodałaby dużo smaczku w tym programie. Trochę mi szkoda jej było zobaczyć ją w takim stanie, ale ona dalej miała taki happy humor, ona w ogóle się nie zmartwiła z tym w ogóle. Super, dobra, na razie, dzięki. No tak, miała happy humor, bo wzięła udział tylko w jednej konkurencji. I to nie w tej z błotem. Ciekawa jestem, czy zarobiła tyle, ile w umowie, czy z powodu kontuzji dostała mniejsze wynagrodzenie. Żałuję tylko tego właśnie, że nie mogę z nimi dłużej tam zostać, no, że tak się stało, a nie inaczej. No nie wiem, czy żałujesz. Wątpię, żeby ten upadek był celowy, ale skutki tego upadku są naprawdę zastanawiające. Choć trudno w to uwierzyć, to dopiero 3 dzień walki o przetrwanie. A jednak część drużyny Bestii chce już dziś zakończyć swój udział w programie. Psycha naprawdę szybko siada. O, mamy Walerię! Waleria! Cześć! Ej, to by było ciekawe, jakby nagle jednego dnia 5 uczestniczek powiedziałoby: przepraszam, rezygnuję z programu. Chcę wracać, nie będę tak spać. I tyle. Waleria jest wściekła. Spokojnie, Waleria. Wygrasz to. Wygrasz, walczysz, jesteś Walerią. Ewelina, daj czas do jutra, wygramy. Nie, nie chcę już! Nie chcę. Że nie będziemy w wieczność. Nie, nie chcę. Chcę wyjść stąd. Jeju, tam naprawdę jest grubo. A to jest ich dopiero pierwsza noc w tym gorszym kampie. No nic, trzymam za was kciuki. Nie poddawajcie się, dążcie do celu pomimo przeciwności losu. Będę odnosić sukcesy cały czas, a inni będą sobie pluć w twarz przez to, że ranili mnie cały ten wcześniejszy czas. Nie mam gdzie zrobić podstawowych funkcji człowieka. Jestem po prostu załamana tym wszystkim, co się dzieje. Ja naprawdę mam ochotę iść, wziąć swoje manele i wracać do domu. Nie no, mają kibel. Gorzej jak ma właśnie okres, to wtedy rzeczywiście dramat, dramat. Niemniej pamiętam, jak Ewelona się przedstawiała i ona powiedziała, że ją nic nie zaskoczy. Ona jest gotowa na wszystko. Też Ewelona dzisiaj. Chcę wyjść stąd. Zaraz mi pęcherz pęknie, no przysięgam. Ja proszę, mi się wyściekamy, jakoś nie mam z tym problemu. Znaczy jest to dla mnie obrzydliwe, no ale ja nie umiem trzymać tak jak ty. Czyli Ewelona po prostu trzyma mocz? To jest takie niezdrowe. Naprawdę, wiem, że warunki są jakie są, ale twoje potrzeby są priorytetem. Nawet w takich warunkach. Dziewczyny idą na kolejne zadanie. Marta motywuje grupę, że najważniejsza jest taktyka i żeby działały spokojnie, ale świadomie. I naprawdę muszę pochwalić, że Marta póki co jest chyba najbardziej zdrowo myślącą osobą w całym programie. Co jest? Dziś do wygrania jest również 10 000 zł. Zawalczycie z wodą i ogniem.
Mamy kolejne zadanie, które polega na tym, że dziewczyny muszą udać się do boi, które są na wodzie, rozpalić grilla, a następnie przyrządzić na nim żabę, którą później zjedzą. Ja tej żaby wam chyba nie będę pokazywać, nie jest to najprzyjemniejszy widok. W każdym razie zastanawiam się, czy Aneta zje tę żabę, bo chyba tego kalmara w końcu nie jadła. Nie pokazali nam tego. Zje tą żabę? Ja nie zjem żaby. Wyjecie wszystko. Ja jem żabę. Nawet surową mogę spierdolić. Naprawdę podziwiam Martę za ten bojowy charakter. Jej mindset robi za całą drużynę. Dawaj, Edytka, jedziesz, rupy, rupy! Edyta wystartowała jak emeryt. Co jest? To jest kolejny raz, kiedy Edyta tak się zachowuje. Dlaczego? Ja myślałam, że nie wiem, ona może się brzydzi błota, ale w tym momencie po raz kolejny poddaje się na starcie. Strasznie słabo. Jeżeli dziewczyny będą typowały osobę do odpadnięcia z jej własnej drużyny, to myślę, że wywalą Edytę. To jest petarda, po prostu torpeda wybiegła od razu, chwyciła, przybiegła. Zanim Edyta dobiegła do tej bojki, to dziewczyny z przeciwnej drużyny zdążyły już pobiec i wrócić. No Edyta się naprawdę nie popisała. Chciałam jej tak skomentować Natalię Januszek, bo tak sobie pomyślałam, że ona w tym programie bardzo chce wszystkim udowodnić, że jest w porządku. Że jest warta zaprzyjaźnienia się, zaufania i że ogólnie jest taka miła, skromna, ładna dziewczyna. Może ona po prostu ma małe nóżki. No na pewno! Jestem najsilniejszą pływaczką, no to ja decydowałam, że ja pójdę najdaleko, żeby brać tego worka, bo wszyscy są trochę słabsi niż ja. Zajebiście, Josie! No i Josie przynajmniej się stara. Dobrze. One tutaj próbują rozpalić tego grilla dostępnymi narzędziami, czyli na przykład lupą, siankiem, zapałkami. Obrzydliwe. Jak zobaczyłam tą żabę, to byłam trochę przerażona, że ona jest taka surowa aż. No jaka ma być? W ogóle nie wiem, czy mogę wam takie obrazy pokazywać, więc zrobię jakąś cenzurę, no ale wyobraźcie sobie, że tam leży taka goła żaba. No nie jest to najpiękniejszy widok. A ta lupa to na chuj. Czekajcie, a lupa nie jest tak, że od słońca się jeszcze pali? Ej, faktycznie od lupy jest kurwa większy ogień. No mówiłam! No, od lupy jest większy ogień. Nie, bo ty go widzisz przez lupę i to dlatego. Tak. Nie wiem, się... Absolutnie uwielbiam to, że one myślały, że większy jest ogień, popatrzyły na niego przez lupę. To jest wyższy stopień myślenia, naprawdę. One tutaj jedzą te żaby i zobaczmy, która drużyna zjadła jako pierwsza. No to już była walka po prostu na ułamki sekund. Brawo! Byłyście blisko, ale no niestety. Nie tym razem. W tej konkurencji wygrała drużyna zielonych, czyli Bestii, a to oznacza, że mają w puli 20 tysięcy, zaś drużyna różowych Panter dalej ma 0 zł. Mamy więc zwykłe konkurencje, konkurencje o to, gdzie będą spały i konkurencje o pieniądze. Mimo tego, że Aneta jest weganką, też mogła, nie wiem, włożyć tą żabę przynajmniej do buzi. Ja tutaj się nie zgodzę z Martą, bo co z tego, że włożyłaby ją do buzi, skoro by jej nie zjadła? Ja bym nawet nie była w stanie włożyć takiej żaby do buzi. I myślę, że moją perspektywę zrozumieją właśnie weganie czy wegetarianie. Dzisiaj chciałbym się spotkać z kapitankami. Ewelina, Marta, widzimy się później. Dziękuję wam bardzo. Okej, będzie spotkanie jeszcze z kapitankami. To może oznaczać, że albo będzie przegrupowanie, albo będzie eliminacja. Przed tobą ważna decyzja. Ze względu na brak równowagi sił między drużynami, zaraz zdecydujesz, kto jako pierwszy opuści twój team. Oho! Ale w sensie program czy mój team? Twój team i program. Oho! Zgaduję, że z drużyny Ewelony odpadnie albo Wiktoria, albo Valeria. No ale tego dowiemy się w następnym odcinku. Także dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się naprawdę przyjemnie to ogląda i komentuje. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na moje social media. Ściskam was ciepło, bez odbioru.